Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w pierwszym odcinku z gry Plague Tale, czyli opowieści o pladze. Możecie zostawić lajka na sam dobry początek i wpaść na Twitcha, link znajdziecie w opisie. My zaczynamy sobie tą przygodę. O grze mogę powiedzieć tyle, że jak widzicie, jest tu dużo szczurów i pewnie z tymi szczurami będziemy mieli dużo wspólnego. W końcu gra się nazywa Opowieści o Pladze, Plague Tale, więc... No co, nie polecam każdemu, kto się boi gryzoni, a tak poza tym to myślę, że będziemy się świetnie bawić. Zacznijmy sobie tą opowieść, ja już wszystko sobie przetestowałem, czy to działa, czy wszystko będzie w porządku, no i z tego co widziałem, jak najbardziej. Jeszcze tylko mała informacja, jeżeli będzie takie skwierczenie charakterystyczne mikrofonu na samym początku, to ja po 5 minutach zawsze zatrzymuję nagrywanie i będę to sprawdzał, także nie martwcie się tym, to powinno minąć po 5 minutach, jeżeli takie będzie, chociaż już się przygotowałem, także nie powinno mieć one miejsca. Tryb odsłuchu, ok. Ustawienia wstępne, HUD standardowe, myślę, że potwierdzamy. I wbijmy do tego świata. W ogóle gra jest mega głośno. Mam wrażenie, że na przykład na OBS jest mega, mega cicho. Dziedzictwo rodu Derun. Okej. Okay. A, i swoją drogą Królestwo Francji. Ta gra jest naprawdę, naprawdę ładna. Jest w miarę stara, ale... Nie ma napisów. Mogę escape kliknąć? Pewnie zaraz będę mógł. Okej, czekajcie, muszę odpalić napisy. Mam nadzieję, że są po polsku. No skoro jest HUD po polsku i tak dalej, to pewnie napisy też. Dobra, wydaje mi się, że mamy to. Kurczę. Zawsze coś na tych nagraniach na samym początku musi się... No wszystko powinno być dobrze. Wyświetlaj napisy tak, język napisów polski. Wyświetlaj imiona, klikam po... czemu mi lewy monitor gaśnie? To jest też powalone, że mi nagle lewy monitor gaśnie po kilku minutach nieużywania. O, proste, że działa. Czekaj, zaraz tam przyjdę, wariacie. Zobacz, że ta gierka pięknie wygląda. Wydaje mi się, że jest troszeczkę za jasna, no, ale na razie zróbmy tak, jak nic nie zmieniajmy, zostawmy tak, jak było, czyli defaultowe ustawienia. Ale przepiękna grafika, ty. Wcale tak dużo nie pali procesora graficznego, także jest super. I procesora zwykłego też nie pali, bo niestety ja mam taki problem, że mój zwykły procesor jest za 1500, ale działa jak klot. Mogę na przykład jeszcze konie? Jeszcze chciałbym się cofnąć. Ale przepięknie to wygląda. Ojejciu. Mam nadzieję, że jakoś odzwierciedla na nagraniu się tak samo jak ja to widzę. Myślę, że nie 1:1, ale fakt, że nagrywam to wszystko w 2K i 20 czy 30 tysiącach bitrate'u, myślę, że zrobi robotę i będzie naprawdę ta gra wyglądać przednio. Ostatecznie na nagraniu. The Guyen beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. F, mogę popatrzeć na co, na psiaka? Tak. Czyli my jesteśmy na jakimś chyba polowaniu, tak mi się wydaje. Nie no, Francja oddaje chyba, ty, powiem ci. Pięknie to wygląda. Oj, coś klikłem. Prawy przycisk myszy, aczkolwiek na razie nic tutaj nie mam, chyba nie mogę nic zrobić. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother and you. And I hardly ever see you. Naprawdę jest piękna giereczka. Mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Jak się tu biegnie? Wait.
Dawaj, o, samemu mi biegnie. Git. Nie pomyślę, że z takich wielkich i pięknych psów ostatecznie wyszło coś takiego jak kurwa chihuahua. To jest przerażające. Co to jest? O kurde, to są grzyby? Wielkie swoją drogą. Już, a ja bym chciał tam na przykład pobiec. Mogę czy nie? Ja bym chciał pozwiedzać ten świat, bo przecież wygląda... Ty, wygląda jak jeden do jeden normalnie realny, jakby to było, nie? Ty, przepiękny to jest na moim monitorze, naprawdę. Oho, lipka, no to jest gra dość w miarę stara, ona ma kilka lat, także... Naprawdę, naprawdę świetnie to wygląda. What are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Dobra, czy ja z shiftem jestem, a to mi samemu biega. Dobra, kiedy potrzebujemy biec, to mi po prostu zacznie biec. I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. Dobra. We'll shoot from here. It shall be done. Wytrzymaj. A, czyli lewym przyciskiem myszy celuje. Wytrzymaj, aby dokładnie wycelować, a następnie puścić, aby wystrzelić pocisk. Kurczę, to mi auto namierza. To trochę jest. Trochę jest, kurczę. Nie fair chyba. W sensie za łatwe to będzie, jeżeli będzie mi samemu. Ty, a to są dobre jabłka. Co ty mówisz, że zepsuły te wariacie? O kurwa. Dobra. No jak, już? Well, I must say I'm impressed. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh yes, I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him? He must have smelled a rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. O, co jest? Kurczę, szczerze mówiąc, myślałem, że ta giereczka ma kilkanaście lat co najmniej, a tu jednak została wydana w maju 2019 roku, także 3 lata temu. Także to by tłumaczyło, dlaczego jakość grafiki jest absolutnie przepiękna. Aby szybko biec, kliknij shift. Tu dzidujemy chyba. Co on tutaj zrobi? Spacja. A jak nie kliknę spacji? Myślałem, że się wylupce. Dobra, lecimy. Trochę jasno jest ta gra. Tak mi się wydaje, że będziemy musieli tą jasność tutaj delikatnie zmniejszyć. Ale fajnie brzmi po francusku lew. A nie, to po angielsku w sumie Leon. Ale ona mówi to z takim francuskim tym akcentem. Co się tu dzieje? No dzik, widzę. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. Well, that might work, but you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Nie, no czy my chcemy upolować prosą dzika? Przecież dzikowi jak strzeli ze strzelby w ciało, to przecież mu się nic nie stanie, bo one mają taką grubą skórę. O kurczę. Nie, to jest niemożliwe, skusy zabić dzika, nie? To jest absolutnie niemożliwe, przysięgam. Dobra. Czy ja mam się nie wychylać z tego? Nie rozumiem tak za bardzo, o co chodzi. Dobra, no mam, wycelowane. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite no. yet. No. Go, Leon. Don't lose the scent. No to w ciągu dnia zazwyczaj dziki śpią, także. Tonight we shall dine like kings. I have no wiem, bo niestety miałem styczność z tymi bestiami. Don't dość często.
Nie było to przyjemne przeżycie. Nawet udało mi się niestety przypadkiem na jednego nasiurać, bo akurat spał przede mną. Autentyczna historia. Niedobrze. Jestem przeciw animal cruelty. Przeciw zabijaniu zwierząt. Ale to gra komputerowa tutaj, jakby były dzieci i miałbym samochód, to chętnie bym je... ominął. Bo nie wolno takich rzeczy robić. Nie no, wiadomo, że oczywiście gra komputerowa i tak dalej, no to są zupełnie inne rzeczy, ale widzę, że klimat nam się od razu zmienia, co? Chyba zaraz będziemy mieli tutaj styczność z tym. Leo, come here! Ze szczurami, tak mi się wydaje. Klimat się zmienił, dość ponuro się zaczęło robić. It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Ale to może nie, może to nie nasz dzik. Tak, kiedyś jak chroniłem coś, to poszedłem do... To poszedłem do tego. Do lasu po prostu się wydać, a przede mną akurat dzik spał. Kurczę, to wygląda na jakąś kosmiczną zarazę, ale zgaduję, że to... Co tu się wydarzyło? Who did this? Leon! Leon! What devilry is this? We must go immediately. Nie wiem, co to za studio wydaje tą grę, natomiast wydaje się bardzo dobrze i profesjonalnie zrobione. Szczerze mówiąc, jak miałbym to strzelać, kto to stworzył, to strzelałbym, że to był Ubisoft. Wygląda bardzo Ubisoftowo. Na takim silniku chyba, Ubisoftowym. Nie wiem, co oni za silnika używają. Amicia. He was a good dog. Uff. O mnie tak powiedzą. Dobra, możemy sobie tutaj pozwiedzać. Dziedzictwo rodu de coś tam znajdź. Kogo mamy znaleźć? Matkę pewnie mamy znaleźć. Dobra, ale pozwiedzajmy sobie, póki mamy taką okazję. Niestety nie mogę używać shifta, co mnie bardzo denerwuje. Ale dobra, ale pobiegajmy normalnie w takim razie. Witam, ty jesteś świnią. Okej. Okay. Kurczę, w ogóle jakie wielkie te świniaki. Pewnie teraz są jeszcze większe. Oj, jakiś lag był. Dobra, czy ja idę w dobrą stronę, czy powinienem do naszego ojca iść tam? Oj, tu się coś dzieje, ale chodźmy na razie może do ojca. Czyli my to jest jakby nasz zamek, tak? I tutaj mam służących i oni... I oni wykonują dla nas różne rzeczy, z tego co rozumiem, czyli jesteśmy wysoko urodzeni. Dobra. Tu sobie kowal kuje różne rzeczy, spoko. Tutaj co jeszcze znajdziemy? Konie. Oj, kolejnego ziomka. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can. O, drabina. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh. Thank you. Tutaj pewnie miód zbiera się, okej. Ty, a jak oni kiedyś w ogóle taki miód zbierali? Przecież to pszczoły ich nie tego nie gryzły? Chcieli miód zebrać? Chyba, że już mieli technikę na przykład zadymiania, że dym puszczali na pszczoły i one były wtedy takie przymulone i śpiące. Znajdźka. Gwizdek. To jest, aby dowiedzieć się więcej, naciśnij T czy Y? Y, gwizdek. Możemy sobie obrócić. No bardzo Ubisoftowo to wygląda. Terakotowy gwizdek, który Amicia otrzymała w prezencie od ojca z okazji swojego pierwszego polowania. Gwizdki, których nasi dalecy przodkowie używali jako instrumentów i zabawek, umożliwiły między innymi synchronizację działań poszczególnych grup myśliwskich podczas polowania, a w czasie wojny koordynację poczynań żołnierzy na polu bitwy. Okej. Okay. No racja w sumie. W sumie no.
teraz się zorientowałem, jaki gwizdek był kiedyś istotnym narzędziem, albo ten róg, co tak robi. Tak wygląda fajnie, że oni sobie tam dmuchają w ten róg, ale tak naprawdę on był mega przydatny do tego, żeby wydać jakieś polecenie, tak? Czyli dwa razy ktoś zrobił wróg, dmuchnął, no i wtedy oni szli na lewo, nie? Trzy razy to oni w prawo, nie? Żeby bardzo mogli to skoordynować gdzieś tam mimo dużych odległości, no nie? I tutaj możemy sobie potestować, tak? Celowanie. Niestety fakt, że ona mi sama celuje, troszeczkę jest za łatwe to dla mnie, tak mi się wydaje. Jednak wolałbym chyba osobiście solo celować. Wiem, że mam taką opcję w ustawieniach zmienienia tego i chyba z niej, kurczę, jak najszybciej, szczerze mówiąc, skorzystam. Tak mi się wydaje, no bo jak to mi ma tak automatycznie celować, nie wiem, czy to jest dobre, chociaż z drugiej strony widzę, że jest tu mechanika tak zwanego ryzykowania, czyli jeżeli za długo nie będę, bardzo szybko będę chciał uwolnić, powiedzmy, ten kamień, to wtedy możliwe, że to będzie niecelny strzał. O właśnie, tak jak teraz. Także jest to chyba jednak fair to jest. Że dużo ryzykujemy tym. A tak bym jeszcze musiał przycelować i dopiero jeszcze nie tylko, że musiałbym na to zaznaczyć tak bardzo porządnie i precyzyjnie, to jeszcze później bym musiał wycelować lewym przyciskiem. Na razie zostawimy tak jak jest, ale ostatecznie zawsze to będziemy mogli sobie tutaj zmienić w ustawieniach. Czy my jeszcze nie mamy zielonego pojęcia, co tu się dzieje w tym świecie? Okej. Podoba mi się. Ja lubię takie wstępy przed tym, jak się wydarza jakaś inwazja zombie czy czegokolwiek, tak jak tutaj mamy inwazję prawdopodobnie szczurów, tak? Zresztą widzieliśmy na samym tym intrze były szczury, także fajne jest to, że jeszcze my jesteśmy przed tymi wydarzeniami i te wydarzenia się dzieją dopiero w momencie, kiedy gramy. Wtedy możemy się dowiedzieć więcej o świecie, a nie jesteśmy wrzuceni na tak zwaną głęboką wodę. Tak jak próbowałem nagrać tutaj tym. Even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Tak jak próbowałem grać w Watch Dogs 2, to zostaliśmy bardzo wprowadzeni w taki od razu w ten świat Watch Dogsów. Ja nie za bardzo miałem. Nie wiedziałem za bardzo, co miałem w tamtym momencie zrobić, bo zostaliśmy wrzuceni od razu na głęboką wodę. Dziwny był bardzo ten wstęp, taki chaotyczny. Ja lubię takie bardzo spokojne wstępy, a potem mam nadzieję, że ta akcja się oczywiście rozwinie, prawda? I że gra nie będzie nudna. Ty, ja mógłbym w kaczkę przy dupce, jakbym miał kamień? W kury, mogłem pozabijać kury, nie pomyślałem o tym. Nie, ale teraz to się wracać, to już mi się nie chce. Jo, cię kręcę, ja w dzbany, chłopie, rzucałem, a miałem ruchome, żywe cele. Nie no, dawać mi tu kamień, jak najszybciej. Ja propos jeszcze tego modlenia się o psiaka, to według Biblii podobno zwierzęta nie idą do nieba. Także jeżeli ktoś jest wierzący chrześcijanem, to niestety nie zmarł mu na przykład jego czworonożny przyjaciel, to ma przesrane. Dobra, pakujemy dupę. Mamy jakieś herby. Który to nasz herb? Bo jest kilka, widzę. Będzie to jakaś interakcja? No niekoniecznie. Zgaduję, że ten największy to będzie nasz. Kurczę, całkiem ładne te herby, no. Ten mi się podoba, ten po prawo w sumie chyba najbardziej. Taki prosty, ja lubię takie proste herby, jakieś zbroje. Ty, ale to ten gościu to tak kuje te zbroje? Nie no, to chyba do zwolnienia jest, ty. Co to jest, kurwa? Się chłop młotkiem nauczy machać, nie? Jakbym siebie widział. A propos wykonywania czegokolwiek. Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night? Famine, war on our doorstep, and now vampires? Oh, we must have seen something rotten to be punished so. Vampiry. O kurde, to może wracamy do tego. I didn't see you there. Yes, hello, milady. Hello. Hello.
Wracamy do tego, do wampirów. Właśnie a propos, skończyłem teraz ogrywać wampyra. No i od razu tutaj kolejny wątek wampirowy. Raczej nie, ale pewnie ludzie spekulują, o co tutaj chodzi. No my niestety wiemy, znaczy ja wiem przynajmniej, tak mi się wydaje, że wiem. Może się okazać jednak to nieprawdą, ale no tak raczej. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Father. Oj. Rzadkie i drogie przyprawy nie zawsze pojawiają się na wszystkich stołach. Ponadto panuje powszechne przekonanie o istnieniu hierarchii żywiołów, oparciu o ich bliskość do Boga. Ogień przeradza powietrze, które jest nad wodą, który z kolei przykrywa ziemię. Warzywa rosnące w obszarze najmniej szlachetnego z żywiołów są przeznaczone dla biedoty, a tymczasem szybujące po niebie ptaki trafiają zwykle na stoły szlachetnie urodzonych. Okej. To się widzę. Fajne to jest. Możemy się troszeczkę dowiedzieć tutaj o tych czasach średniowiecznych. Tam 13 wiek chyba. 14 właściwie, bo to 1300 coś tam, nie? Barok mamy tutaj. Czy to jest nasza matka? Raczej nie. Raczej nasza mama by tutaj nie pracowała w kuchni, prawda? The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. Jak to ładnie wygląda w ogóle, co jest grane, nie? To ja można to. A może ja mam RTX odpalonego, nie? Możliwe, że mam. Możliwe, że w tej grze jest opcja RTX-a on i ta opcja jest odpalona, bo te światła naprawdę odbijają się w taki bardzo, bardzo ładny sposób. Podoba mi się to, niesamowicie mi się to podoba, jak to jest zrobione. Jeżeli chodzi o światła i pierwsze wrażenie z grą, absolutnie przepyszne. Tam zgłodniałem, jak zobaczyłem taki wielki garnek w sumie. Garnucha. Z potrawą taką. Jakimś gulaszikiem Yes, albo I did czymś. it. Leave it to me. Louise, have you been to see mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Thank you. Myślę, że jak najbardziej tam pójdziemy. Co to będzie? Kamienie, żebym mógł sobie porzucać w kaczki? Czy to jest mój pokój? I oczy Kryńca, nie? No, ona ma ładniejszy pokój niż ja mam teraz. Oh, Leon. What am I going to do here without you? Nie no, patrzcie, jak to się odbija, nie? Albo oni to pięknie zrobili, albo ja mam RTX-a odpalonego, bo nie widzę innej opcji, szczerze mówiąc. Gdzieś tu chyba była jakaś interakcja. Brak. Tu jest interakcja. Tutaj dzbanuchy jakieś. Szafa, okej. It's the place Matt and mother made for Serwatka. me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. You're welcome, sweetness. Look after it now. Dobra, kliknijmy sobie i zobaczmy i przeczytajmy tutaj właściwie o tej serwatce. Ręcznie tkane serwatki są często zdobione koronką i służą głównie do ochrony stołów przed gorącymi naczyniami. Ta serwatka jest ozdobiona herbem rodu, tradycyjnym motywem, który wykorzystują młode dziewczęta z dobrych rodzin, ucząc się robótek ręcznych. Czy to jest nasz herb, tak? Czy to jest po prostu jakiś herb kogoś? My sobie pierdzieliliśmy go i wyszliśmy z niego. Wyszliśmy go na tej serwatce. Kurczę, to już się dowiedziałem czterech nowych rzeczy, a gram tu dopiero 23 minuty. Podoba mi się to. Ja lubię się uczyć nowych rzeczy generalnie. To znaczy, nikomu się nigdy nie chce siadać i kłuć na przykład historii średniowiecza. No nie, bo ona jest zazwyczaj nudna, ale jeżeli odkrywamy różne ciekawostki albo historie poprzez grę, no to jestem jak najbardziej za tym. A dzisiaj mega chillowy odcinek, tak swoją drogą. Jakoś tak gadam powoli. Gdzie jest energia? No ale tak gra jest też. Nie jest jakoś mega energiczna, także. Mother? Zajebiste You know you're włosy not ma. supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but Zajebiste it's ma true. włosy. Leon was lying there on the ground, Zresztą and my then he was też. Shh. You ought to stay here with your brother. What?
Why? What's Close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. O, jak tak tutaj gra nam daje takie polecenia, no to coś czuję, że nie skończy się to dobrze. A przynajmniej będę mógł sobie pozwiedzać trochę. Mogę zobaczyć, co tu się... Kurczę, ciężko na dworze, za jasno jest, nic nie widać. Zresztą i tak byśmy tutaj chyba nic nie widzieli. Dobra. Możemy tutaj zajrzeć, bo ona coś rysowała. Chętnie bym na to spojrzał, co tutaj zostało robione. Aaaa. Ona leczyła naszego brata. Okej, okay, to są jakieś księgi i ona tutaj przygotowywała jakieś eliksiry. A to jest naszym bratem, nie tak? Jeszcze nie wiemy. Sporo. Ale to nic w porównaniu do tego, ile siedzę ja w mojej jaskini, wariacie. Co ty, 5 lat, chłopie. Chłop co 5 lat tylko spędził w jaskini. Niezły kolo, nie? Czy my dobrze idziemy w ogóle? Czekaj, bo ja nie chcę drzwi, chciałbym pozwiedzać troszeczkę na samym początku. A ja mam tendencję do tego, żeby pakować się w miejsca, w które mam się pakować. Ja bym się zapakować w miejsce, w którym nie mogę się, którego nie mogę się dostać. Hugo, no pewnie tutaj, co? W swoim zamku. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move, come on. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men. Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. No co panikujesz, weź się otrząsi, nie? A co my robimy, ty? By zawołać Hugo, naciśnij Z, no chodź tu. O kurwa. Dobra, idziemy dalej, prawda? O kurwa. What? Hey you! What the hell are you doing? Shh! Let's go! Leave him alone! Shut your mouth! Should have had him at the time! Inkwizycja? O kurwa! Co jest grane? Ja dobrze idę? Chuja dobrze idę, umarłem! O dobrze! Dobra, lecimy! Ale inkwizycja, mało hiszpańska ta inkwizycja. Dobra, możemy biec szybciej, czy musimy się tak skradać? Ale fajnie, już mi się podoba tak raz. Ona będzie wiedzieć, ja myślę, że ona gdzieś na dole jest tak samo, nie? W sensie, że razem z naszym starym już nie żyje pewnie. Funny making me run like that. I miss you. Please. No dawaj, Gida. Oj, chyba nie dam rady. Szybko. O kurwa. No. Zajebiste, nie? We have to keep going. A gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Dobra, widzę. This is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Dobra, chyba idę w dobrą stronę. Skupię się na tym, żeby też słyszeć, co oni za bardzo, co oni mówią, też czytać to, co pokazują napisy. Wiem, że jest głośno w miarę teraz. Ktoś giereczka. Miejmy nadzieję, że
Że nie za głośno. Mam nadzieję, że mnie słychać. Well, well, well. Where do you think you're going? My children. Ale fajna była ta scena, jak myczyliśmy i przed nami wszyscy umierali. Naprawdę niezła. What is happening? We will be all right. Do you hear me? Come on. Swoją drogą, już tutaj Plague Tale już wyszła druga część. Nie wiem, czy to jest sequel, czy prequel. Na pewno wiem, że są. Na pewno wiem, że tutaj jest druga część, druga gra po prostu. Jeśli zostawisz kogoś samego, wpadnie w panikę i przyciągnie wrogów, ok? O kurwa. Nie no, ale że chłopy nie widzą mnie. Ty, a ten mi wygląda na takiego, co dostał przyfię z kamienia. The gardener knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes, the little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. It worked. Make sure hide. Everything you know. All my life. They're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh yeah? You first. Have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without me first. Da żadę, wstawaj, chłopca dostał z lisia, jednostrzałowiec, nie? Już padł. Dobra, jego mam... O, widzisz. A co to jest? Kamienie, bierzemy. A co się dzieje? Dzięki proce przyciągnie uwagę wrogu? Nic nie zrozumiałem. Dobra, mam trafić w hełmy. Damy radę chyba. O kurwa. Oj. Okej. Beatrice nie żyje. Spocznie od punktu kontrolnego. Nie, chyba taki nie był plan. To co miałem zrobić, jak nie trafić w te hełmy? Wydaje mi się, że na pewno miałem trafić w te hełmy. Bo że kurwa w jego głupi hełm. Głupi łeb. Jeszcze bardziej, aby rzucić pociski ręką, kontrol, aha, dobra, bo przez to, że ja niestety użyłem proce, to było słychać tą proce, tak, że ja ją tam naciągam, powiedzmy, czy tam macham, śmigło robię procą. Jest sporo tu niestety mechaniki przycisków. Obserwuj otoczenie i rzucaj pociski metalowe obiekty, Jezusie Nazarejski. Okej, dobra, tu widzę coś metalowego. Dobra, damy radę chyba. Jakieś 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu ogrywaliśmy Hitmana i tam musiałem rzucać monetami, także już jestem przyzwyczajony w miarę. Tab menu wyboru. Naczynie, okej. Okay. I gdzie ja mam to rzucić, tak z ciekawości, to naczynie? Gdzieś tam, rozumiem. Okej, weźmiemy sobie jeszcze jedno. Na przyszłość, całkiem możliwe, że nam się przyda. A młody się może, no właśnie, przycisnąć. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. Jesteś naszą ostatnią nadzieją, iść tam. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand, then you can quickly go through. All right? All right. Be strong.
Tym młodym też będę sterował, tak? Well done. There are people. Hold my hand. Come on. Jak żeby on mnie za rękę złapał? Okej, okay, yes. Z. Co teraz? Czekamy, tak? Come on. Co to są za winorośla? Może to są w sumie winorośla, nie wiem. A, wygląda w sumie, no, jak winorośla. Ma jakieś takie dziwne małe te. A młody? A młody? Ty, bez młodego poszedłem. Młody. Coming. Amicia. You have to help him next time. Aha. My head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. In. Out. Zawejpuj. Like that slowly. Mother, we can't stay. W głowie wariacie. Give him a little time. Pomyśl o chmurce. I think so. Wydychanej. No chodź tu. Pod pachę. Kurde, w ogóle jaka zmiana scenerii nagle później jest. A ja mam tu jakąś pomóc, tylko jak ja tu pomagałem mu? Nie no, ja mam ci po... chodź. A wcześniej kilka spacji mu nie pomogłem, więc nie wiem na jakiej zasadzie to też działa. Dobra, zgubiłem matkę, ty. Dobra, czyli pakujemy się, okej. Okay. Idziemy coś tutaj. Dzidu. Puść! Puść! No i wszystko, debil. Jak się? Chodźcie. Ty, to w sumie ja miałem jedno naczynie, to mogłem... Mogłem je rzucić tak od samego początku, ale tu po prostu gra mi chciała pokazać, jak to się robi, tak? To mi się wydaje, dobra. Czyli przydało się ostatecznie to naczynie, które miałem przy sobie. Co prawda mogłem podnieść 10 takich, ale... Dobra, czyli mam wycelować w to, okej. Okay. Stracha na wróble, jo? Na to wygląda. Niekoniecznie chciałem naczyniem to robić, ale już chuj. Chyba wyszło całkiem okej. Okay. No i uczymy się tutaj wielu mechanik, które może przydadzą nam się na przyszłość. Dobra, i teraz Gida. Dawaj. Dobra, Gites. You're alive. This way. This way. Follow me. Zdecydowanie fajne są tu twarze, które są wysokiej rozdzielczości, ale kiedy gramy, te twarze aż takiej wysokiej rozdzielczości nie są, przez co gra nie musi zużywać tak jakiejś mega dużej ilości zasobów. No to jest 50-40% karty graficznej, z czego 20 do nagrywania, to może totalny luz jest, nie? You have to come. Need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Follow me. Now.
Dobra, aby biec szybko, przytrzymaj się im, Gida. O kurwa, co się dzieje? Co jest? O kurwa, ła! Chore pojeby, puść mnie! Ale głośno jest, ale głośno jest. Nie chcę teraz przerywać. O kurwa, ty, nie tu, nie tu! Nie, w tą stronę miałem, wzdłuż rzeki jakieś. No i po wczucie, ale jeszcze raz, wzdłuż rzeki mieliśmy biec. Mam nadzieję, że te dzidy nas nie mogą trafić, że te starzoni zawsze kurwa muszą misnąć to. Nie, że jak się zatrzymię, to dostanę prosto dzidą w głowę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ziemia się trzęsie. Dobra, w lewo, w lewo, tu, w lewo, zdecydowanie, tak. Musimy pojmać dzieciaka żywego, po czym kurwa rzucacie do nas dzidami, debile. Co się tu dzieje, ratuj? Oj! Widzę, że coś jest w ziemi, wariacie. Uwielbiam takie sceny akcji, to mi się akurat mega fest podoba, nie? Super scena. Kurczę, że wcześniej w ogóle za bardzo ani nie słyszałem o tej grze, ani nic. To jest też interesujące, że nie jest to jakieś mega, mega popularna. A wygląda na naprawdę świetnie zrobioną. I tutaj będzie rozdział drugi. Nieznajomi. Pewnie będzie jakaś cutscenka, także jeszcze ją obejrzymy. Myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. The village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. W ogóle mamy medalion z naszym tym. Hugo? Naszym herbem. Hugo? Ten herb wygląda jak jakiś z tego, z jakiegoś gry o tron albo coś takiego. To tak swoją drogą. Nie wiem, czy tu jest jakieś nawiązanie do tego raczej. Mommy won't be happy. Raczej wątpię. Może jest. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. First we have to get dry. Chodź, bo młody zdziwiony. Trawę po raz pierwszy zobaczył. Trochę jak gamerzy, którzy wychodzą z jaskini. Co? Trawa? Dobra, myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Resztę przygody do, co? Będziemy kontynuować w następnym, godzina 14-16. Zapraszam też na Twitcha, tam streamy około 20 godziny. Gram w Fortnite na przykład teraz. A zazwyczaj to robimy jakieś głupoty. Tyle, możecie zostawić lajka. I no i siemson.